Hej, cześć Szymonowam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku Mafii 3. Słuchajcie, kiedy was nie było, zrobiłem tylko jedną rzecz. Skapnąłem się, że mój upgrade do celności dotyczył tylko, kurde, karabinów maszynowych. Oczywiście, standardowo jestem ślepy. Dlatego wykupiłem sobie identycznie dobry upgrade do celności broni krótkiej. I patrzcie, jakie to kółeczko jest teraz malutkie. Nawet jak, kurde, ruszamy celownikiem, to jest niewiele większe, tak więc headshoty będą o wiele prostsze. Tak więc chowajmy broń, chodźmy pogadać z duperą, która da nam lokalizację tego gościa, który zarządza biznesem śmieciowym. No już nie ma żadnych, kurde. Nawet wam pokażę, już nie ma nic do robienia tutaj. Mamy tylko jedyne, co możemy zrobić więcej, to jest porozmawiać z Marią. Więc nie powinno się mnie nawet pytać, czy chcę anulować wszystkie pozostałe, bo już ich nie ma. Poppy, Mr. Simmons, let me go today. You sound happy about it. Apparently they're having trouble with the business and he can't afford to pay me. But truth be told, I'm glad to be out of there, away from that place. Is Poppy at the dump now? Yeah, why? What are you gonna do? Are you gonna kill him? All depends on Poppy. I'll be seeing you, Maria. Jacy niewinni są tutaj niektórzy ludzie, tak strasznie niewinni. Szczególnie ta kobieta, o Boże, zamierzasz go zabić. A ja do niej, plażo proszę, zajebałem już paręset ludzi w tym mieście, a ty się mnie pytasz, czy ja zabiję jego? Szczególnie, że tak bardzo przeszkadza mi w interesach. Też nie, z tego co mi się wydaje, tego nie zajebiemy go, tylko go wcielimy do biznesu, bo oczywiście standardowo niepotrzebna mi jest szybka gotówka, aż tak bardzo, o wiele więcej zyskam, jeżeli będę zwiększał po prostu biznesy moim przyjaciołom. Okresowe zyski, zwiększenie ilości upgrade'ów i tak dalej. Miałem teraz mocne wątpliwości, czy ostatecznie, kurde, oddawać tą dzielnicę Vito, czy jednak się nawrócić i oddać całość Kassandrze. Ale nawróciłem się i jednak przemyślałem sobie sprawę i stwierdziłem, jebać Kassandrę, kurwa. Zamordujemy ją w pizdu. Zamordujemy, bo pewnie, jak sami się domyślacie, nie spodoba się jej oczywiście to, że oddajemy dzielnicę, kurde, wszystkim oprócz niej. Więc będzie chciała się z nami rozprawić, tak więc my wtedy rozprawimy się z nią. No dobra! Jak to będzie tutaj w takim razie? Jak to, kurde, będzie? Skonfrontuj się z chłystkiem. No tyle to już się domyśliłem. Tam mamy wartownika. Mamy, widzę, cholernie podobny układ przeciwników, co już kiedyś. Tutaj oczywiście ktoś, kurwa, sobie przylazł, tak więc zginie. A, więc jebać ich wszystkich. Tutaj mamy paru kolegów u góry. I myślę, że teraz jest dobry moment, żeby pójść im wpierdolić. Tak mi się wydaje. Ten niech tylko wejdzie sobie z powrotem, takie mam wrażenie. Niech on sobie, kurde, wejdzie z powrotem, albo mam jeszcze, kurwa, lepszy pomysł. Jebać jego wchodzenie z powrotem. Pierdolniemy mu po prostu heada. Kurwa, z taką celnością pistoletu to nie powinienem mieć co najmniejszych wątpliwości co do tego, jak postępować z przeciwnikami. O, tutaj mamy też snajperkę, ale czy nam snajperka jest potrzebna? Nie sądzę. Chodźmy. Gdzie ten gościu w ogóle będzie? Będzie pewnie w tych biurach tam u góry, czyli tak raczej dość standardowo jak na wszystkich tutaj, kurde, gości, z którymi się zadajemy. Zawsze są zaszyci w jednym z budynków, które już odwiedzaliśmy, tylko że są zaszyci właśnie w jakichś biurach na górnych piętrach. Tak więc jak będę szedł tędy, to nawet nie będę musiał zamordować aż tak dużej ilości przeciwników. To jest cudowne uczucie. Gościu po prostu ledwo się orientuje, że ja się tutaj znajduję i dostaję pięknego, soczystego headshota. Tam mamy dwóch kolegów, tutaj mamy jednego kolegę. Nie wiem, czy którykolwiek z nich będzie tak naprawdę miał coś przeciwko temu, że ja sobie wejdę tutaj. Bo tutaj są dalsze schody i ja mogę sobie progresować do środka budynku. No i co za tym idzie, do naszego tutaj kolegi. Nie wiem, jak się gwizda, szczerze mówiąc, na PC-cie, ale czy to takie ważne? Pierdol się. Dobra, dalej jesteśmy przykucnięci. To się najbardziej liczy. Tam mamy jakichś dwóch kolegów, którzy... A nie, gdzie jest ten gość? On jest gdzieś tam dalej. A w tamtym biurze. I to panie. Po kłopocie. To zajdźmy sobie w takim razie z tej strony. Ja nie wiem, czy oni w ogóle będą się, kurwa, ruszać gdziekolwiek, czy nie. Jezus Maria. Ta po prostu celność tej broni jest teraz tak kosmiczna dzięki tym upgrade'om. To jest jedna z tych rzeczy, która sprawia, że troszeczkę smutno mi porzucać Kassandrę, bo właśnie dzięki niej mam ten upgrade, ale już wiecie co, jebać. A gościa załatwimy standardowym sposobem, którym zwykle załatwiamy, kurwa, tych gości, czyli pierdolniemy jakimś mołotowem, kurwa. Fuck you, man! On chyba powinien zaraz klęknąć, nie? Nie. Kurwa mać, nic go nie trafiłem.
Dobra, on zaraz klęknie, tutaj w ogóle nikt nie zdąży wbiec, my zdążymy do niego podejść i go przechwycić. Mniej więcej tak jak chciałem to zrobić, to udało mi się to zrobić. Work for me and things stay easy. Otherwise they get real messy real fast. Okay. Whatever you say, man. See how easy that man. No i pięknie. No i biznes przejęty w takim razie. Biznes śmieciarski zabezpieczono. Bardzo profesjonalnie. Nawet nie musiałem mordować wszystkich, którzy tutaj byli, bo już znałem lokację. Tak, Kassandrze nie oddajemy, oddajemy to Witowi, tak? Tak. Kolejny telefon jest na koszt firmy, dowódca, soldato i grupa uzbrojona w strzelby i karabiny. Czyli teraz ludzie, których mogę wezwać, są przejebanie silni. To mi się podoba. O, to będzie dopiero moc wpierdalania się na pełnej kurwie. Herbatkę sobie popijam, rozgrzewam sobie gardło, żeby móc gadać. Jestem właśnie w trakcie już nagrywania, kurde, zapasowych odcinków. Przyjeżdżają ludzie Vito w ich pięknych niebieskich samochodach, a my zaraz wsiądziemy do naszego pięknego czerwonego samochodu. Kolor w sumie zarezerwowany dla nas, bo Berg zielony, Vito niebieski, Kassandra fioletowa, więc czerwień kompletnie wolna. Możemy sobie z niej korzystać, ile nam się podoba. To mi się podoba. I tutaj mamy nawet nasze autko od razu. Pięknie. Dobra, biznesy pozabezpieczane, więc jedziemy w takim razie do Rwi Enza Contiego. Enza, nieważne. Tak więc, jedźmy przed siebie. Zapewne, no właśnie, musimy z Donovanem porozmawiać, czyli tak standardowo, jak na atak na szefa dzielnicy. On nam sprzeda jakieś tam informacje na jego temat. Z tego, co widzę po znaczku, to muszę sobie kawałeczek podjechać do niego tunelem zapewne na drugą stronę tej dzielnicy, ale to żaden problem. Jeżdżenie tym samochodem to, szczerze mówiąc, jest czysta przyjemność, tak więc let's do this. Z tego, co patrzyłem się, bo analizując sytuację Kassandra Vitoberg, zauważyłem, że jak będę miał takie duże profity u Vita, to będę miał zwiększony pasek życia, ponieważ wiecie, no tak jak sama gra mówiła, jeżeli chcę naprawdę dojść do maksymalnych profitów danego szefa, no to będę musiał ojebać innych na rzecz tego jednego. I jeżeli chodzi o Vita, to będzie siła soldati rosła, oraz będziemy też... my zjechaliśmy dzielnicę w dół, a nie do góry. Będzie rosła siła soldati i będą rosły upgrade'y dla samego Lincolna. Tak więc stracimy, powiedzmy, zajebistość broni na rzecz zajebistość samego Lincolna. Ja myślę, że mogę z tym żyć. Jesus Christ! I'm gonna shot you in the goddamn face. Now we're even. Fucking asshole. Time to call Enzo. Alright. Dial this. Yeah. Barclay Mills is gone. All of it. Who the fuck is this? Take a guess. Got a lot of nerve calling me like this. You know who the fuck I am? I know exactly who you are, Enzo. You're a mob lieutenant who's just lost control of his district. Marcano will probably end up playing you next to Michael Greco. You goddamn coward. You want me dead? Be a man. Do it yourself. I don't want you dead, Enzo. I want to make a deal. A deal? Jesus Christ, son. You need to get your fucking head examined. You tell me who's behind the construction of Marcano's casino, and I'll do what I can to keep that wop asshole from killing you. Why the fuck should I think you could protect me from Marcano? Look at what I did to you. Meet me at the quarry. Next time, don't let me catch you napping. Kiss my ass. Donovan to ma przejebany. Jedyne co on robi to kurwa siedzi w mieszkaniu, jeździ po mieście, jara faje i podsłuchuje masę ludzi. Tak więc idziemy porozmawiać z Enzem. I muszę przyznać, że no nie napawa mnie to jakąś specjalną nadzieją. Mam wrażenie, że coś pójdzie nie tak i coś się spierdoli. Ponieważ to brzmi za prosto. Chociaż może taka magia tej dzielnicy, ona była dość specjalna od samego początku. I jeżeli chodzi o... źle pojechałem.
Jeżeli chodzi o rozkład soldati, jeżeli chodzi o to, w jakiej kolejności nam się misje pojawiały, jeżeli chodzi o to, co się tutaj w ogóle w tej dzielnicy robiło. Więc może i przejęcie tej dzielnicy będzie takie proste, jak mi się wydaje, czyli autentycznie pojedziemy i pogadamy sobie z ziomkiem. Chuj wie, szczerze mówiąc, może będzie tak fajnie. Byłoby to dobre, suma summarum ma wrażenie, dobrze mnie to prowadzi, no mniej więcej. Byłoby to ciekawe, ponieważ prowadziłoby to oczywiście jakąś dywersyfikację do tych już i tak powtarzalnych mniej więcej rodzajów misji, które robimy od samego początku. I właśnie mówiąc to wszystko, pękłem sobie kurwa wargę. O Boże, smak krwi jest taki chujowy. Ach, oglądając odcinek Markiplayera, gdzie grał w Would You Rather, miał tam wybór, czy wolałby wypić słoik szczyn, czy słoik krwi. Jeżeli chodzi o sam smak, znaczy smaku szczyn nie znam, bo nigdy nie wypiłem. Chyba, że jakiś chujowy browar, ale smak krwi znam i on jest tak chujowo żelaźny, że ja podziękuję za picie krwi. Dobra, jesteśmy na miejscu. A w sumie to nie będę wysiadał z tego samochodu, bo widzę, że to jest idealna okazja, żeby się przepierdolić przez tą bramę. Więc podjedźmy sobie jeszcze kawałek do niego. No i zobaczymy, jak się to spotkanie skończy. Czy skończy się strzelaniną, ale nadal. Nawet jeżeli skończy się strzelaniną, to jest kurde pierwsze autentycznie spotkanie, jakie mamy z jakimś bossem. A nie wchodzimy i napierdalamy. Też widzę, że chyba będę musiał tutaj przejść na nóżkach kawałek. I czy idąc właśnie ten kawałek na nóżkach nie napotkam jakichś drobnych problemów? A to zobaczymy. Po tych schodach chyba muszę wejść i jakoś tam się na górę dostać? Maybe? No myślę, że tak będzie chyba najszybciej, więc przechopcajmy sobie tutaj i chodźmy. Come on, Lincoln! A jak kucniesz, to da radę? Nie. Jezus! Gra mnie, kurde, prowadzi gdzieś bocznymi ścieżkami, kurwa, żeby na schody wejść. I po co to? No idea. Tutaj mogę po tym pasie chyba przejść, żeby się przedostać na drugą stronę. Pieprzony kamieniołom sprawnie ułatwia. Nie wiem, może dalej idę, kurwa, źle. Zaraz się o tym przekonamy. No i interesujące. Muszę przyznać, że jestem dość podekscytowany tym, co się tutaj może stać. No jeżeli się oczywiście odjebie jakaś strzelanina, no to myślę, że raczej bez szwanku z niej wyjdziemy, bo jesteśmy zajebiści, jesteśmy kurwa Lincolnem, murzyńskim postrachem całego tego miasta. Ale no, jest ten dreszczyk emocji. Takie mam wrażenie. Dreszczyk emocji przerywany niską ilością FPS-u. Już jesteśmy zaraz obok. Nie wiem, czy był tutaj szybszy sposób na wejście, ale już jebać to. Gościu sobie wymyślił dość takie odosobnione miejsce spotkania. To mi się trochę nie podoba. Ale zobaczmy. Lećmy z tematem. Czyżby pułapka? Put the gun away. If I wanted you dead, Enzo, I wouldn't have walked through the front door. All the same, I ain't taking no chances. Hold on here. I know you. You're Lincoln Clay, right? Lived with Sammy Robinson? Went off to NAMM? That's right. Christ, son, if I'd have known that, we could have saved ourselves a whole lot of trouble. Follow me. Interesujące. You probably don't know this, but Sammy and I went way back. He was a good man. Didn't deserve what happened to him. Hell, none of y'all did. And this shit with the casino, it's a giant fuck you from Sal to every man who ever worked for him. He wants to go legit and fuck the rest of us in the process. Guess it's well past time I fucked him back. You know Remy Duval? Sure, he's the big shot on the radio. Without him, there's no casino. He owns the land, runs a construction company, you name it. So, these are all fronts? Yeah, they're bullshit. Created a big paper trail to protect himself in case everything falls apart. And Marcano doesn't own any of the land? Nah, it all belongs to Duval. He's no idiot. Long as it's in his name, Sal can't touch him. How do I find him? He lives up in Frisco Fields. But from what I hear, Olivia Marcano is keeping close tabs on him, forcing him to stay low.
last thing Sal needs is for his sole legitimate partner to get into trouble. We should get moving. Looks like it's a little late for that. Oczywiście, że nie obędzie się bez strzelaniny. Let's go. Let's do this, then! Zabiję ekipę zabójców Markana, a ja może sobie dopomogę troszeczkę. Zamówię ludzi Vita. Zobaczymy, kurde, jak dużą... O kurwa, no oczywiście, że się kurwa zrespawnowali zaraz obok. Jakżeby inaczej, kurwa, totalnie w ich stylu. Mam tylko nadzieję, że nie poginą. Chociaż to powinni być, kurde, wykwintni to złe słowo, ale to powinni być, kurde, profesjonalne zabójcy. Gdzie oni w ogóle są? Tam jest jeden z nich. Czego? Przez szybę przestrzelę? Nie do końca, ale ten już nie żyje. Tam jeszcze tylko jeden się obok tego samochodu chowa. Gdzie jest? Taś. Tam się chowa. Zaraz tutaj wychyli łeb. Oni są tak głupi, że oni kurwa zawsze ten łeb wychylają. Mógłbym tam też granatem pierdolność w sumie, ale szybę sobie rozwalę, żeby widzieć, co się dzieje. Ja go tam kurwa widzę. O, postrzeliłem go! O, niesamowite, można przez samochód strzelić. Gdzie on kurwa jest? O, dostał. To kiedy zginie? To jest moje pytanie, bo kurwa dostaję, ale nadal żyje i żyje. Dobra, wiecie co? Jebać go, idziemy kurwa po niego. Najzwyczajniej w świecie tam kurwa pójdę i mu przypierdolę z bliska. Czy ja słyszę kolejnych jakoby przyjeżdżali? Kolejny samochód z ludźmi? O kurwa mać! Co się tutaj odpierdala kurwa? Wjechali jakimś czymś dużym. Tamten jeszcze kurwa żyje. Umieraj chuju! Jezus Maria, kurwa mać, mołotowem rzucają, panie, kurwa. Wiedziałem, że to się nie może się odbyć bez strzelaniny. Aczkolwiek jest to interesujące, bo nie jest to strzelanina z samym bosikiem, tylko po prostu ludźmi, którzy przyjechali nam przeszkodzić w naszym dealu. Co jest ciekawą odmianą, muszę przyznać, tam się jeden frajer schował. Dobra, pozbierajmy w miarę amunicję z dookoła, bo ci koledzy na pewno jej sporo zostawiają. Tędy nie przejdę, halo. Nie mogę sobie tych drzwi otworzyć? Pewnie mogę. Dobra, oni tutaj pewnie sporo po sobie pozostawiali. O, amunicja automatyczna i właśnie tego potrzebuję. Jaka piękna muzyka w tle. Dobra, przemy do przodu w takim razie. Tutaj tego frajera tylko musimy zaraz kropnąć. Chodź na tutaj, no chodź. Chodź do wujka Tivolta. O, panie! To mi się podoba, podkładamy ładunki. Masę gościu, poczucie humoru, tego mu nie mogę odmówić. Dobra, okej, mamy jeszcze jakieś ładunki do podłożenia tutaj. Nie jestem sobie pewien, dlaczego rozpierdalamy ten kamieniołom, no ale jak kurde wujek Enzo tak mówi, no to się go kurwa trzeba słuchać, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tych dwóch frajerów już nie żyje, nie było to zbyt trudne kurwa. Weszli i umarli praktycznie momentalnie. Tutaj mamy kolejnych kolegów, co? To było całkiem cudowne. Kolejni są kurwa w budynku, tu i tam, wszędzie są. Całkiem kurde, wielka draka się tutaj dzieje, muszę przyznać. Czy ich wymordować, zanim generalnie te pechuje rozwalą mi mój cover, bo się za drewnem chowam. Dobra, tam mamy kolejny ładunek do podłożenia. Tutaj mamy kolejnego frajera do zabicia. Jeszcze jeden chowa się za tą budą. Długo już nie pożyje. Chyba myślałem, że tą beczułkę tam rozwalę. To samo w tym przypadku. Dobra, strzelanie w drewno nie ma kurwa sensu, bo najwyraźniej drewno jest kurwa kuloodporne w tej grze. A ten sobie stoi obok mnie, stoi i się po prostu kurwa patrzy. Gdzie mamy normalnie kurwa? Nie, no dalej chcę mój karabin, ale kurwa może jakimś mołotowem tam pierdolny. Nie, to nie ma sensu, ale to mogę rozwalić i to go nie tknęło oczywiście, bo po co kurwa? O, do widzenia, idealnie. Dobra, pozbierajmy sobie tylko amunicję z tych kolegów tutaj dookoła. Może jakiś hajs tutaj jeszcze gdzieś jest ukryty? Ten! On jest cały kurwa we krwi w ogóle! Pokryty juchą! Miałem takiego gościa na studiach, który miał jucha na nazwisko. To jest to! Mieć kurwa krew na nazwisku. Siema, jestem Bartłomiej Krew. Na pewno są ludzie z takim nazwiskiem, niewątpliwie. Jest takie dość w miarę mimo wszystko normalne.
Dobra, tutaj ładunek podłożony, został ostatni gdzieś tam, tylko jak ja mam stąd kurwa zejść? Którędy? Tędy? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, jak stąd zejść. Chyba muszę dalej tymi schodami przejść, bo... Też nie, przepraszam, tam chyba dam radę pójść jakby bardziej do przodu. I tam jakieś przejście, zejście jest. No, halo, Lincoln, tylko mi się kurwa nie zbaguj w teksturze. Bo cię normalnie zaszczelę. Przez tą grę cię wezmę i cię zaszczelę. No, nie było większego sensu, kurde, we wzywaniu ludzi Vita tak naprawdę, bo ja ich sam tutaj wszystkich dość, kurwa, profesjonalnie morduję. Dzięki właśnie, kurwa, zwiększonej celności karabinu zdecydowanie jestem w stanie troszeczkę większe piekło zasiać im tutaj. Coś tutaj eksplodowało, ale niestety nikogo nie zabiło. Tutaj jakiś, kurwa, frajer biega od drzwi do drzwi. Dobra, tutaj do widzenia. Gdzie są kolejni? No trochę ich tu kurwa jest, to trzeba przyznać. Ja ich nawet nie do końca wszystkich kurwa widzę, tak są tutaj pokampieni. Ale nasz legalny wallhack jest jak najbardziej kurwa przydatny. Stracę samochód w procesie? To nic. Headshot. Tam się jeszcze jakiś chował, ale go teraz już nie widzę. Jezus Maria, kurwa traf go! Czemu go nie mogłem postrzelić? Gra mnie kurwa zablokowała przed strzelaniem. O Boże, czy to trafi do środka? Nie trafił i nie tracę życia, tak więc suma summarum jest zajebiście. Strzelam, wiecie, tak dość konserwatywnie, żeby nie marnować jakoś strasznie dużo pocisków, bo... No bo nie ma po co. O, eksplozja go nie sięgła. Ale zabiła chyba jakichś innych ziomków, tak mi się wydaje. Tam jest coś wybuchowego. Też tego ziomka nie ruszyło, cały czas się tam chowa. No, kurwa mać, no i też go nie dorwało. Dobra, trudno. Tam jakiś frajer gdzieś na środku drogi stoi, no może nie na środku drogi, ale dość wystawiony jest. Dobra, jebać, przebiegnijmy sobie tutaj, pozbierajmy amunicję, ewentualnie jakieś hajsy. Tego pana pożegnamy z pierdolnięciem, a tego ostatniego pana w sumie też. O, gdzieś ty tam kurwa polask, stary! Chuj ci w dupę, stary! Hajsy. Może jakieś amunicje? Nie wiem, którzy ci przeciwnicy mieli broń automatyczną? Ten mi da amunicji na pewno co nieco. A i na razie musi mi wystarczyć. Ten w ogóle sobie biega w tym garniturku, cały zakrwawiony, wyjebane. Dobra, to co, podkładamy ostatni ładunek chyba i spierdalamy stąd. Nie wiem, jak proste będzie spierdolenie, ale nie wiem kiedy... Też nie, w sumie zacząłem się zastanawiać... Zacząłem się zastanawiać, kiedy ten gościu wiózł tutaj kurwa tyle dynamitu, ale przecież to jest kamieniołom tutaj dynamitu, to się używa, żeby wydobywać to wszystko. Dobra, ziomek, nie wiem, czy ty wsiądziesz ze mną do tego samochodu, czy nie. Mam nadzieję w sumie. Mamy tutaj parę bryczek, ale oczywiście moja standardowo najlepsza. I spierdalamy w takim razie. Ucieknij z kamieniołomu. Co to kurwa znaczy? Czemu mi tam coś pokazuje? To jest wyjazd jakiś? A, auto, gra mi daje auto chyba tam, co? Dobra, okej, to moment, sobie wysiądźmy. Pobiegnijmy. Znaczy, nie wiem, czy gra mi daje auto, ale znaczek jest tam, a nauczony już zostałem, że kurwa rób coś. Mniej więcej tak, jak sobie gra wymyśliła, że powinieneś to robić, bo potem ci każe się cofać. Aha. Dobra, dostaliśmy takie coś i ewidentnie gra nam sugeruje, żebyśmy spierdalali za pomocą tego, więc niech tylko ten ziomek tutaj wsiądzie i jedziemy. O, to jest interesujące, będziemy spierdalać tędy, co? Piękne eksplozje. Gdzie jest kurwa trzeci ładunek, który podłożyłem? Coś go tutaj nie było. Strzelam do tych gości, ale nie ma to chyba większego sensu. Chyba schowam broń, po prostu będę ich rozjeżdżał. Nie wiem, czy to auto w jakikolwiek sposób mnie chroni przed tymi postrzałami. Ale szczerze, wyjebane. Dokąd ja mam teraz jechać? Nie jestem pewien, ktoś mnie będzie ścigał? Poza tym, że pewnie przeciwnicy. No idea, gorzej jeżeli wjadę w jakiś pieprzony pociąg, bo taka opcja też istnieje. Trochę tutaj mam wrażenie, jestem w dupie. Przydałoby się na jakąś ulicę uciec. A mniej więcej tutaj przeciwnicy, jacyś w samochodziku. Nie wiem, jaki problem będą dla mnie stanowić, mam nadzieję, że niewielki. Zgub ludzi Markana, taki mam teraz cel. Dobra, to spierdalamy, jedziemy przed siebie w siną dal. Świat długi i szeroki. I got this girl, Henrietta. Shacks up at the Carousel Hotel in the Hollow. Smart, I'm sure they're okay. Przejechałem kogoś. Dobra, zgubiliśmy tych ludzi dość prosto. I got this girl, Henrietta.
Shacks up at the Carousel Hotel in the Hollow. Smart as a fucking whip. I left a fucking bag with her. Should have all I need to get by. Two tears in a bucket. So yeah, me and Sammy back in the day, we had these two knockouts. And we was drinking, partying, having the time of our lives. This was 1942. No, 43. You must have been about the age you are now. And the girl with your old man, she starts getting into the making out. But she got a problem. Sammy's passed out cold. Told you he was drunk off his ass. But this girl was into him, so she gives him the benefit of the doubt. Keeps trying, smacks him a bit, wakes him up. But every time she starts getting into it, Sammy drops. Poor bastard couldn't stay awake to save his fucking life. Finally, she's had enough and storms out of there, cursing the goddamn Blue Street. And do you know who that woman was? Perla? Perla. Jesus Christ, man. Perla didn't move to New Bordeaux until 44. I'll show you who it was. I got the photo right here. Are you kidding me? Sammy had a shot with her? She was passing through on her way to Hollywood. But it all worked out, didn't it? Sammy wound up with Perla. The love of his life. God damn, I miss those days. Ciekawa historia, dlatego się zatrzymałem. Sorry again about what happened to Sammy and Ellis. Appreciate it. Czas zatem przydzielić dzielnicę, ale wybór już jest chyba prosty. Oj, Cassandra się wkurwi. Turns out there's at least one sane motherfucker in Marcano's crew. Enzo Conti backed away clean. No one's moving anything through Barclay Mills without paying up to us. I heard from my boys before I came over here and they locked down this turf without any trouble. Well, good whichever direction you go here, but we're even better if you make it official and let me call the shots there. I agreed to help you with our Marcano problem, believing our goals were aligned. But so far, I'm not seeing any of that. It's time for you to step up. Set things right, brother. Shetson, I could have secured those rockets as well as anyone, probably better. You chose me to run the day-to-day for the last piece of the city, and I expect to be running it here as well. Make the right choice here, and I'll whip up some fresh bucatini for you. I done my best to honor Perla. Nie, no nie ma kurde wątpliwości. Dajemy Vitowi. Proszę bardzo. I'm beyond my limits with you and this entire goddamn scheme you've been running. Disrespect ain't attractive on you, honey. Not now, not ever. Is this over? Cause I really need to go drop a load in the bog. All right, that's it. We're done for now. Jej! I wszyscy żyli długo i szczęśliwie, oprócz Cassandry. Ciekaw, yeah. Ciekaw jestem, w którym momencie jej odjebie. Yeah, that's what I thought. What a prick. Turns out you were right. I gotta go. Thank you for this. Happy hunting, Donovan. Miss Lancaster's helping me with a side project. You get a name at Enzo? Yeah, Remy Duval. He's not only building the casino, he also owns all the land where it's being built. Remy Duval? The jackass on the radio? His family's been down here a couple hundred years. Thinks it makes him everyone's massa. According to this, he heads up the Southern Union in his spare time. The Southern Union's basically the fucking Klan. Right before I shipped out, Father James was with some other folks protesting the fact that the city didn't have any black cops. Southern Union came in and kicked the shit out of everybody they could get their hands on. Day after, they spray painted "God hates niggers" across the front of his church. If President Andrew Johnson had actually executed those traitorous fucks, we wouldn't have this goddamn problem. Enzo also mentioned Olivia Marcano. Olivia's an outlier. Old Southern money. She's the one that was married to Sal's brother, Lucho. At least until someone slit his throat. And she runs Frisco Fields. Ever since Lucho died. She expanded his drug business,
and opened a PCP lab. Since a lot of mafiosos live up there, she probably just has a place they can socialize. Well, it's usually in the back of some business. I never knew the mob had women as capos. She's there to keep Duval in line. Only people these entitled pricks listen to are other entitled pricks. So who are you gonna go after first? Duval. Since he owns the land where the casino's being built, killing him will muddy things up. You think hitting Olivia's businesses will help draw him out? I've known racist assholes like him my entire life. Black man like me running around terrorizing white folks. He ain't gonna be able to let that stand. His pride will bring him down. Hey, you know that bourbon's not cheap. Good luck out there. Coś mi się podoba w relacji Lincolna, tej przyjacielskiej z Donovanem. Nie jestem dokładnie w stanie określić co, ale jakoś tak po prostu sympatycznie jest. W każdym razie, dostaliśmy jakieś autko, nowy pojazd odblokowano. Frisco Fields. Teraz, gdy Enzo Conti spieprzył tam, gdzie pieprz rośnie, możesz ruszyć do Frisco Fields, aby zająć się capo sala Oliwią Marcano. Olivia jest bardziej złem koniecznym niż cenionym członkiem rodziny, ale Frisco jest domem Marcano i jego mafijnych kumpli. Jeśli załatwisz ją najpierw, dogłębnie wstrząśniesz elitą Nowego Bordeaux. No i cóż, teraz sytuacja ma się tak, że załatwiliśmy wszystkich poruczników, zostały tylko trzy dzielnice, które należą do capo. I mogę sobie tutaj oczywiście wybrać, co chcę robić. Mapa w ogóle jak teraz się prezentuje? Tak się teraz mapa prezentuje. Frisco Fields. W ogóle ciekawy jestem, co z tym Bayou Phantom. Bo to jest... Tutaj mamy Frisco Fields, czyli capo tej Oliwii. Tutaj mamy Southdowns, czyli tego synalka Sala. A tutaj mamy tego jeszcze jednego, kurwa, z dzielnicy francuskiej. A co będzie tutaj? Czyżby to była ostatnia dzielnica Sala Marcano, którą będę musiał rozjebać? Na to by wychodziło. No dobra, myślę, że w pierwszej kolejności, moi drodzy, zajmiemy się ludźmi, którzy będą jakby dla Berka. Dla Berka, czyli to będzie ten gościu, Tommy Marcano. Mimo iż chciałem, który to jest młodszy, przedsiębiorczy brat Sala, Tommy ma wizję dywersyfikacji hazardu i napadania na ciężarówki interesów, które kontroluje Southdowns. Tak więc, myślę, że nim zajmiemy się w pierwszej kolejności, tak mi się wydaje, więc pojedziemy sobie do Southdowns i będziemy się tym właśnie zajmowali. To mi wujaszek Lu. Tak, ponieważ chciałbym teraz, wiecie... chociaż, czy to ma sens? Bo teraz coś oddałem Vito, potem chciałbym coś dać Berkowi, potem dam Vito i Vito. Sam nie wiem. Chciałbym tego Tomiego może zostawić na koniec. A zresztą, wiecie co? Wyjebane tak naprawdę. Którego będę robił po kolei? Nie ma to chyba aż tak dużego znaczenia, póki nie oleję żadnego z moich tutaj, wiecie, kolegów. Tak więc, zamówmy sobie w ogóle samochodzik. To jest jakiś taki dupny, kurde. Hank ma dla ciebie prawdziwą bestię, która pozwoli ci jechać dalej tam, gdzie kończą się drogi. Ale myślę, że na razie tym się poruszamy. Ponieważ to jest nasze ulubione autko, ale ja sobie to już zamawiam na poczet przyszłego odcinka, ponieważ ten już, moi drodzy, zakończymy. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. Do zobaczenia w kolejnym, kiedy w końcu zabierzemy się za jednego z capo.